polskie władze, NATO, czy też Stany Zjednoczone doskonale już wiedzą, co się stało u polskiej granicy. Czy to na przykład rosyjska rakieta, ukraińska rakieta, czy może coś innego było przyczyną eksplozji? No z pewnością takie pierwsze informacje wstępne dotarły, ale muszą być one sprawdzone wieloźródłowo, zweryfikowane. Po pierwsze interesuje nas sama trajektoria lotu, skąd ten pocisk został wystrzelony, czy na przykład z rosyjskiego samolotu, który znajdował się nad terytorium Ukrainy, w przestrzeni powietrznej Ukrainy, czy to z terytorium Białorusi, z którego Rosja już wielokrotnie atakowała Ukrainę, i skąd były wystrzeliwane chociażby w rejon obwodu lwowskiego rosyjskie rakiety, czy też jeszcze w zupełnie inny sposób mamy do czynienia, powiedzmy, z jakimś działaniem, które związało się ze strzeliwaniem tych rakiet, które Rosjanie wystrzelili w bezprecedensowy sposób, uderzając w infrastrukturę cywilną. Pewne wstępne wnioski są, trwa weryfikowanie, sprawdzanie. Cały czas musimy pamiętać, że przecież obszar graniczny, obszar Ukrainy jest monitorowany na bieżąco przez lotnictwo Sojuszu NATO. Z pewnością te informacje są w tej chwili porównywane, badane przez ekspertów. Czyli w zasadzie, skoro na przykład samoloty AWACS czy też inne systemy radarowe są w stanie odtworzyć całą trajektorię lotu takiej rakiety, to powinniśmy dość szybko wiedzieć, co jest przyczyną i z jakiego terytorium ta rakieta została wystrzelona. Tak, ale oczywiście nie można zbyt pochopnie przekazywać informacji tak wrażliwych. Oczywiście tutaj pamiętamy też i przypominamy sobie, że wtedy, kiedy Rosjanie chociażby zestrzelili samolot w malezyjskich linii lotniczych, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur w 2014 roku, no to też mimo, że było oczywiste, że zestrzelili go Rosjanie, bo wszystko na to wskazywało, no to Rosja do tej pory tak naprawdę nie przyznaje się do tego aktu terrorystycznego.